Na razie jest tu jeszcze spokojnie. Ale sprawa żabich dołów wywołuje niepokój w kilku miastach. Tak wczoraj mieszkańcy protestowali przeciwko inwestycji, którą planuje prywatna firma z Bytomia na granicy trzech miast: Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich. Firma JK Technology chce rozebrać fragment nasypu kolejowego, który odkupiła w 2019 roku od innej prywatnej firmy. To wiązałoby się nie tylko z głośnymi robotami rozbiórkowymi, ale również z wycinką drzew. W ten sposób firma z Bytomia chce pozyskać nawet 350 tysięcy ton kruszywa. Tym tematem żyją teraz wszyscy, którzy regularnie odwiedzają Żabie Doły. Nie wiem, jak oni chcą doprowadzić do rozbiórki. Ja wiem, że materiały są, no ale przecież ludzie są chyba ważniejsi niż te materiały. Można na Żabich Dołach spotkać nie tylko ludzi, ale również dużo zwierząt. Jeśli inwestor dostałby zgodę na pracę, to zamiast śpiewu ptaków będzie tu słychać koparki i ciężarówki. Choć prezes firmy JK Technology zapewnia, że rozbiórka będzie korzystna dla przyrody. Bo to jest opinia techniczna, która jasno mówi, jakie są zagrożenia. Nie tylko wiaduktem, ale też nasypów, które przechodzą. I te zagrożenia są i one będą tak naprawdę z roku na rok coraz gorzej. Oczywiście natura, wiadomo, zagospodarowała je w sobie. Powstał drzewostan typu samosiejki, wyrosły gdzieś tam drzewa na poboczach, które wymagają po prostu zezwolenia na wycinkę. My tych drzew nie chcemy wycinać. Ale o zgodę na wycinkę ponad 800 drzew firma już wystąpiła. Mimo to na pewno nie trzeba będzie ich ciąć aż tyle. Na razie z rozbiórki nasypu JK Technology nie zamierza zrezygnować. Wcześniej firma składała propozycje miastom, ale te nie były zainteresowane zakupem. Mimo że według koncepcji metropolii miałaby tędy przebiegać Velostrada. My nie jesteśmy przeciwko temu. Budujcie. Ale jesteśmy właścicielami tego terenu. To niech miasto to od nas odkupi. My zbilansujemy, damy propozycję. Miasto zresztą, żeśmy już te propozycje przestawiali, ale miasto mówi, no nie, my nie mamy tych pieniędzy. Taka propozycja skierowana była m.in. do władz Chorzowa. Pan Maki Mielik zaproponował cenę, za jaką jest w stanie miasto to wykupić, ale wiemy, że inwestor tej ceny nie zaakceptował. No więc, a my możemy bazować jedynie na ofertach szacunkowych, które posiadamy i rzeczoznawca majątkowy wycenił dany teren na tyle, na ile wycenił. No i tak, w takich cenach się możemy poruszać. Dzisiaj sprzeciw wobec inwestycji wyrazili uchwałą radni z Bytomia. Myślę, że pan inwestor wiedział, co robi, kupując ten teren. A z drugiej strony, odwołując się tutaj do wojewody czy do prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, no skoro potrafi teraz na lewo i prawo obiecywać pieniądze na stadiony, no to może teraz znajdzie pieniądze na to, żeby ten teren odkupić. Choć Chorzów nie zgodził się na inwestycje w Żabich Dołach, które są objęte ochroną i stanowią zespół przyrodniczo-krajobrazowy, to wojewoda decyzję miasta uchylił. Jednak dzisiaj do Urzędu Miasta wpłynęła informacja o wznowieniu przez wojewodę postępowania w tej sprawie. Nie wystarczy nam informacja, że na razie, powiedzmy, Żabie Doły są bezpieczne, ale my dążymy do tego, żeby one już zawsze były bezpieczne. A żeby to się stało, to musimy przygotować jakiś plan, jakąś propozycję, czy to uchwały, czy ustawy, czy zmian jakichkolwiek legislacyjnych dla tego obszaru. W sobotę mieszkańcy zapowiadają cichy marsz po Żabich Dołach. To kolejna forma protestu.